Elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę to licznik rowerowy GPS od marki Meilan, a dokładnie model Navihood L1. Jest to licznik, który jak widać wydaje się bardzo pancerny. Licznik jest w pewnym sensie wyjątkowy, ale muszę przyznać, że to będzie jedna z moich najcięższych, najtrudniejszych recenzji, jaką w ogóle na tym kanale była, jeżeli chodzi o liczniki. A dlaczego, dowiecie się później. Na razie przejdźmy do takich suchych faktów. Licznik, ten wyświetlacz ma monochromatyczny. Wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa, tego nie da się ukryć. Myślę, że można by było zrobić jakiś test pancerny, czy wytrzyma, czy nie. Jeżeli chodzi o mocowanie, to ma ono dodatkowo tutaj na śrubeczki, bo w ogóle uchwyt pasuje od Garmina. I w razie czego, jakby coś z tym mocowaniem stało się, uszkodziło się, to jest ono wymienne, więc tu nie ma problemu, to akurat na pewno duży plus. Standardowo już w dzisiejszych czasach USB-C, zakryte szczelnie gumką, 6 przycisków i może od razu odpalmy. I to, czym chwali się właśnie Meilan, że bardzo szybko się uruchamia. No i fakt, że uruchamia się bardzo szybko, tylko że ma taki jeden minus, bo co z tego, że się uruchamia szybko, jak niestety nie mamy poziomu gdzieś tutaj zasięgu, czy jest już złapany GPS, czy nie, tylko w jakimś momencie na 2 sekundy wyskakuje komunikat, że pozycja ustalona. Nie trwa to dosyć długo, bo około powiedzmy tam 20-30 sekund. Teoretycznie według producenta zasięg GPS jest bardzo dobry. O, jest informacja, że połączył się z czujnikiem tętna. Z czasem też powinien się połączyć z miernikiem mocy. Co do funkcjonalności, to trochę jest to skopiowane z Wahoo, czyli możemy sobie przybliżać bądź oddalać pola danych. Im mniej pól danych, tym wtedy większe cyferki. Więc no to w jakimś stopniu jest na plus. Jeżeli chodzi o ustawienia licznika, to niestety nie mamy za bardzo możliwości z konfiguracji tutaj pól danych, jakichś tam czujników czy coś z poziomu licznika. Musimy niestety skorzystać z telefonu, aby coś, cokolwiek skonfigurować. Tu możemy tylko przeglądać różne strony. Wszystko zależy od tego, jak ustalimy. Też nie ma map. Ma co najwyżej prowadzenie po śladzie i może wypadałoby ten ślad wgrać. Oczywiście wszystko to też trzeba zrobić z poziomu telefonu. I tu jest taki minus, bo licznik jest kompatybilny z portalami takimi jak Strava i Komoot i to bardzo fajnie, ale niestety tylko w jedną stronę, bo on aktywności może przesyłać na Strawę bądź Komuta, ale niestety z nich już jakichś danych pobierać nie może, takich jak chociażby trasy, które są wgrane, więc to akurat spory minus według mnie. Łączę sobie z telefonem. I co do tras, no to ja tutaj akurat trasy wytyczałem z poziomu tej aplikacji, bo jak najbardziej można, ale ma to też swoje minusy. Bo po pierwsze, marka Meilan chwali się tym, że możesz tym licznikiem przejechać dystans 3200 km na jeden raz. No nie możesz za bardzo, bo po pierwsze, próbowałem wytyczyć trasę tutaj z poziomu tego telefonu i jak wyznaczyłem z Włocławka do Portugalii, to niestety prowadził mnie jakimiś szlakami wodnymi. Nie wiem, o co tam chodzi. Druga sprawa, przesyłanie trasy z tąd do licznika jest bardzo, trwa bardzo, bardzo długo. Ja już mam na szczęście wgraną trasę. Ale trasa około, ja wiem, 40 km wgrywa się minutę, więc naprawdę bardzo, bardzo długo. Kolejną rzeczą jest to, że pojemność na trasy w liczniku mamy tylko 15 mega, nie giga, megabajtów. 15 megabajtów, wiadomo, można trochę w tych tras wgrać, no bo jedna traska potrafi od 100 do 500 mega zajmować, ale no to wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo mało w porównaniu do liczników konkurencyjnych. Z plusów takich, że przytrzymuję sobie przycisk i już mamy opcję trasy i to będzie ta wcześniejsza tutaj, ta. Nie to. Dobra. Wybierzemy. Okej.
burzy. Tak mniej więcej wygląda traska, więc jadę mniej więcej zobaczyć, jak wygląda ten nawigowanie i postaram się Wam przedstawić wszystkie plusy i minusy, które mogły być bełkotem marketingowym, ale oczywiście nie będzie. Dobra. Niestety pani Jessie, która korespondowała ze mną odnośnie tego licznika, raczej z tej recenzji nie będzie zadowolona. No szkoda. Nie lubię, dlatego nie lubię takich recenzji, no ale trudno. Jedziemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, okay. Jeżeli chodzi o nawigowanie, to oczywiście szało nie zrobiło, nie ma tam mapy, jest tam, po prostu wgrywamy ślad, o ile się uda, bo na przykład jeżeli chciałem wgrać trasę 3600 km, to po 10 minutach miałem wgrane chyba 9%, czyli no, trochę by to zajęło. Tam od razu wyskoczył komunikat, że tak długi plik, to proszę ugrywać przez po kablu. Dobra. Lipa, że po zjechaniu z trasy nawet nie pokazało powiadomienia, że zboczyłeś z trasy. Fajnie by było, jakby była taka powiadomka. No ale trudno. Jest to zwykłe, podstawowe nawigowanie. Dobra, przejdźmy teraz do konkretów. Po raz pierwszy, jak ujrzałem ten licznik, to tak biorę, bawię się, patrzę i tak w ogóle zastanawiam się, ile ten licznik kosztuje. No więc piszę do Jessie. How much this computer bike? A ona mi odpowiada, że 150, ale euro. I tak kurde, trochę zdziwiony, 150 euro to konkurencja o podobnych parametrach ma około 400-500 zł. Więc konkurencja z Dalekiego Wschodu ma podobne, a nawet może trochę lepsze parametry za 400-500 zł. Mówię trochę tak dziwnie, nie? Więc mówię, dobra, Jessie, słuchaj. Co ten licznik ma takiego wyjątkowego, że warto go polecić w tej cenie? No i wysłała mi szereg materiałów. I tutaj muszę się posiłkować akurat telefonem, bo muszę na te materiały spojrzeć, bo jest ich sporo i od razu będę Wam ewentualnie prostował, jeżeli według mnie jest troszeczkę inaczej. Porównując do liczników konkurencji, to Navihoud L1 ma 2,6 cala, a inne liczniki w tej cenie mają 2,2 albo 2,4. Ok. Według nich jest bardzo czytelny wyświetlacz, bo inne nie mają antyrefleksyjnej powłoki. To bardzo wytrzymałe tam obudowa i mocowanie. Od GPS position speed, hot start at 5 seconds. No nie bardzo, bo samo uruchomienie jest faktycznie do 5 sekund, ale łapanie pozycji jest to normalnie do 30 sekund, tak jak większość innych liczników, nie? Road name display, no i czyli, że powiadomienie odnośnie nazwy ulicy, coś takiego faktycznie widniało, ale nie do końca mogę powiedzieć, czy faktycznie działa to zawsze w 100%. Przewodnictwo poza drogą. A, tutaj 3D track video playback, free. Że za darmo. Czyli w momencie, kiedy zakończycie trasę, to z aplikacji oczywiście Mailan możecie włączyć sobie podgląd wideo, jak jechaliście. Co teraz już na przykład w Strawie jest to standardem, bo też jeżeli korzystacie ze Strawy, możecie sobie każdy takie coś zrobić. Jednym przyciskiem możecie wystartować, nawigować, włączyć podświetlenie, zoom i zasejwować. Taka super opcja. Number of safe routes. Właśnie, number of safe routes. To jest w ogóle fenomen, bo na przykład na aplikacji Mailan wyznaczycie sobie trasę, jaką się tam nazwiecie, a w momencie, kiedy przerzucacie sobie ją do licznika, to nie ma nazwy, są numery. Bez sensu. I weź się później zastanawiaj, która to była trasa. Number waypoint max 30. Aha, że na trasie możecie sobie wyznaczyć maksymalnie 30 punktów po. W innych licznikach tylko 5 do 10. Nie wypowiem się, bo nie korzystam z reguły z waypointów,
aplikacja Global Communication. Wytrzymałość baterii do 25 godzin. A, jak zjedziecie z trasy, to pokazuje, że strzałeczkę, że zjechaliście z trasy. Wszystkie te materiały, co dostałem, postaram wam się gdzieś tam wyświetlić, ewentualnie może dać osobno do tego dostęp. Bo generalnie jest tego sporo, jest to fajnie wszystko przedstawione, że ten licznik faktycznie jest genialny, bo ma takie opcje i w ogóle. Ale powiem szczerze, że no mocno się zdziwiłem, jeżeli usłyszałem cenę 150 euro. I według mnie ten licznik nie jest wart tylu pieniędzy, bo jeżeli to by było 150 zł, to podejrzewam, że mógłby nawet być hitem. Jeżeli byłoby ta kwota dwa razy droższa, powiedzmy 300-400 zł, no to jeszcze jest to kwota do zastanowienia się. Jeżeli jednak powyżej 500 zł, myślę, że nie jest wart tych pieniędzy i że rynek raczej to zweryfikuje prędzej czy później. Teraz akurat jest chyba premiera 19 października tego licznika, ale myślę, że szybko będą chyba schodzić ceny, bo ma możliwość oczywiście łączenia się z Shimano D8, nie wiem czy ze SRAM-em, bo nigdzie nie widziałem takiej możliwości, z czujnikami Core, czyli to, że mierzywam temperaturę. No jest naprawdę wiele teoretycznie rozbudowanych opcji, ale w praktyce to wygląda według mnie trochę słabo. Szkoda, bo spodziewałem się naprawdę coś dużo fajniejszego, ewentualnie w mniejszych pieniądzach, bo jak po raz pierwszy rok temu dostałem do testów licznik z Dalekiego Wschodu, byłem bardzo, bardzo nastawiony negatywnie do tego, bo myślałem, że to będzie jakaś chińska MP4, a się okazało, że to naprawdę był bardzo fajny licznik. Teraz zresztą mam na testy jego młodszego brata, trochę poprawioną wersję i zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Tak tutaj miałem trochę nadzieję, że zrobi ten licznik jakiś wow, ale no szału nie ma. I w ogóle, bo się chwalą, że jest pancerny, więc no sprawdźmy, na ile on jest pancerny. Załóżmy, hipotetycznie, w ogóle rzadko się zdarza, że licznik bierze udział w jakimś tam kraksie i że się psuje, ale załóżmy, że licznik nam wypadł akurat, bo braliśmy udział w kraksie. Akurat jakoś niefortunnie tak się zdarzy, że przejedziemy po nim kołem. I jak to wygląda? No kurde, nic mu się nie stało. No czyli jakiś plus ma, czyli że może być faktycznie pancerny. Dobra, załóżmy jeszcze jedną opcję, że kraksa była na tyle mocna, że licznik poleciał gdzieś w piździec. Zobaczmy, co się stanie, jak poleci gdzieś daleko. No, może słabo ten poleciał. O, kurde, czy ja go znajdę? Liczniku, gdzie jesteś? A, tutaj, dobra. Kurde, prosto w mech. Nie, no dobrze wygląda, dobrze. Polika się trochę pościerała. Dobra, do 3 razy sztuka. Kurde, ale zwiewa. No dobra, działa. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to faktycznie tutaj trzeba zwrócić honor temu licznikowi i myślę, że to jest chyba jedyny największy plus tego licznika, że faktycznie jest on wytrzymały. Nie będę raczej pod tym względem testował innych liczników, no bo inne się raczej tym nie chwalą i tak naprawdę rzadko kiedy naprawdę musi dojść do sytuacji, że licznik musi się w jakiś sposób tak uszkodzić. Naprawdę trzeba mieć sporego pecha, ale możecie oczywiście pisać w komentarzach wasze sytuacje, czy mieliście takie, że wasz licznik niefortunnie wam wypadł. Myślę, że jeżeli skorzystacie ze sprawdzonych uchwytów, które daje producent, ewentualnie z renomowanych marek, to raczej nie powinno być żadnych problemów. Zazwyczaj zostaje producent, jeszcze daje do tego jakąś dodatkową smycz, aby sobie licznik gdzieś tam zahaczyć na kierownicę, żeby w razie gdyby wypadł, przy rowerze pozostał. Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym liczniku. Czy jest wart tych pieniędzy? Bo to jest po prostu taka moja opinia, że no ja bym nie dał. Nie,
Ja bym nie dał, jakby kosztował trochę mniej, to może tak. Ja niestety jeszcze, patrz, dostałem licznik za darmo i dlatego oznaczam materiał jako sponsorowany, ale niestety musiałem zapłacić cło 70 zł i powiem wam szczerze, że jestem delikatnie zniesmaczony tym faktem, no ale trudno. Za to wy, jeżeli akurat napotkacie gdzieś w jakimś sklepie, bądź może na internecie, to będziecie już mniej więcej mieli podgląd, czy warto wydać jakąś tam kwotę za niego. Mówię, myślę, że rynek szybko zweryfikuje i że ta cena z czasem spadnie, ale do ilu to zobaczymy. Za niedługo testy innego licznika, ale musicie jeszcze chwilę poczekać, bo on ma dosyć sporo opcji i powiem wam szczerze, że no zaskoczył mnie, ale czy pozytywnie, czy negatywnie, to dowiecie się w jakiejś tam dalszej przyszłości. Potrzebuję oczywiście jeszcze trochę czasu, aby móc się o nim co nieco więcej wypowiedzieć. Pogoda się robi już trochę mniej przyjemna, robi się coraz chłodniej. Potrafi być zdradliwie, bo świecić ładnie słonko, ale być naprawdę mroźno. Więc mam taką prośbę do was, że uważajcie na siebie, bo bierzcie jakieś tam witaminy, omegi, D3, cynki, magnezy, co tylko się da, aby utrzymać jak najlepszą kondycję zdrowotną, bo zdrowie jest najważniejsze. Nieważne, na jakim rowerze jeździcie, gdzie jeździcie, z jakim licznikiem, pamiętajcie, zdrowie najważniejsze i tego zdrowia wam jak najwięcej życzę. Więc pamiętajcie o subie, o łapce. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.